Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Rekinek i mamy pucharek Nieproszony Gość. Jest to pucharek, w którym będziecie musieli zaliczyć wszystkie strefy kwarantanny. Jest ich 8 i mamy podzielone je na slumsy i Stare Miasto. W slumsach znajdziecie 5 takich stref, a w Starym Mieście znajdziecie 3. I tutaj 5 pierwszych to jest właśnie w slumsach. Wiesz coś o nim? I 3 ostatnie zobaczycie w Starym Mieście. Są to takie mini wyzwania, w których będziecie musieli zdobyć towary, zrzuty takie, lub będziecie musieli oczyścić taką strefę kwarantanny z wszystkich zombiaków. Ja wam tutaj pokazuję, to jest właśnie ta pierwsza, którą się do niej zbliżyłem w slumsach. Właśnie tutaj pokazuję, zobaczycie na mapie zaraz, gdzie ona się znajduje. I tak będzie z każdą jedną. Zobaczycie mapkę, gdzie będziecie mogli zobaczyć, gdzie ta strefa kwarantanny się znajduje, czyli wejście do niej. I oczywiście jak do niej dojść, czyli tam parę metrów przed samą strefą, tak jak właśnie teraz oglądacie. To już jest druga strefa, to jest też właśnie w slumsach. Także nie jest to nic trudnego. Pucharek nie powinien być zbogowany, czyli powinien normalnie wpaść po tym, jak ukończymy wszystkie strefy. A dokładnie wpadnie on po tym, jak w ostatniej strefie, czyli jak będziecie robić to na przykład 5 w slumsach i ostatnie 3 w Starym Mieście, czyli jak będziecie ostatni tam, czy te zombiaki zabijać, oczyszczać z taką strefę z zombiaków, czy będziecie musieli podnieść właśnie te towary, to jak będziecie ostatni towar podnosić, ten zrzut czy towar, tą taką torbę podniesiecie ostatnią, czyli na przykład będzie 5, czy tam 5 na 5, to tą piątą jak będziecie podnosić, to pucharek powinien wpaść już nawet bez opuszczania tej strefy kwarantanny. Także jak już mówiłem, nie jest to nic trudnego, będziecie przeważnie musieli walczyć z normalnymi zębiakami, czasami będziecie mieli te wybuchowe lub te, co tam plują. Będzie też jedna strefa, gdzie będziecie mieli przemieńców, także pamiętajcie, żeby sobie na takich barierkach stanąć, są bardzo proste do zabicia w ten sposób właśnie. Chyba ta strefa jest w slumsach, także w jakimś parkingu chyba ona jest podziemnym, tam będziecie właśnie mieli przemieńców, także spokojnie możecie sobie ich zabić, jak będziecie właśnie stać na tym właśnie takim murku, na tym takiej jakby zasłonie, takim płocie w tym parkingu. Także zwróćcie na to uwagę. To jest właśnie chyba ta strefa, którą wam teraz pokazuję. Ta strefa kwarantanny. Także jak już mówię, nie jest to nic trudnego. Jest ich 8, także powinno być to dosyć szybko do zaliczenia. Te zrzuty są bardzo łatwe do znalezienia, nie ma w tym też jakiegoś większego problemu. Także pamiętajcie, żeby na przykład przeszukiwać jakieś tam samochody z tyłu, otwierać przeważnie w vanach jest, jak będziecie w slumsach robić, w parkingach, to przeważnie są one właśnie umieszczone właśnie z tyłu w tych takich dużych w samochodach, vanach. No i w sumie to wszystko, także mam nadzieję, że wam oczywiście filmik pomoże i pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, jak wam się spodoba lub macie coś do powiedzenia, pamiętajcie, zawsze dawajcie jakiś komentarz. Także ja już wam pozostawiam resztę filmiku, zobaczycie na samym końcu, jak właśnie podnoszę ten ostatni zrzut i pucharek wpada, także ja już się z wami żegnam, do usłyszenia, hej!